Ksiądz Stanisław Sokun, parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim. I odpowiadając na pytanie, dlaczego zostałem księdzem, to odpowiem bardzo prosto. Po prostu, bo to lubię, bo mi się to podoba. W ciągu 6 lat seminaryjnej formacji odkrywałem jakoś tą drogę, poznawałem, czym jest kapłaństwo. I po jakimś czasie zaczęło mi się to naprawdę podobać, czy posługa drugiemu człowiekowi przez sakramenty, przez głoszenie Słowa Bożego, przez posługę u chorych. I też chciałbym przejść przez to życie z Panem Bogiem, poznając Go, kroczyć z Nim, żeby On mnie prowadził, a potem, żebym z tym mógł pójść do drugiego człowieka. I wydaje mi się, to jest przede wszystkim... odpowiadając na to pytanie, to po prostu mi się to podoba. Ksiądz Mateusz Szulc, pochodzę z parafii świętego Marcina w Sierakowicach. Moja historia powołania jest trochę dłuższa niż kolegów, ponieważ nie szedłem od razu po maturze do seminarium. Rozpocząłem studia i również te studia ukończyłem jako inżynier informatyki. I tak w połowie studiów właśnie coś do mnie tak trafiało, że to życie takie ziemskie, no, mi nie wystarcza. Miałem dziewczynę, nawet już tam jakoś większe plany co do niej. Jednak czułem, że słyszę jakiś głos z zewnątrz, jakiś głos, który mówi, jest coś więcej. I tak się rozpoczęła moja historia powołania, gdzie moja znajoma jakoś przyprowadziła mnie na rekolekcje, zacząłem poznawać w ogóle wiarę, co to jest, że to nie są tylko księża, którzy odprawiają msze, tylko to jest wspólnota, w której Chrystus żyje i gdzie jest obecny. I to zaczęło przyciągać, co stało się również właśnie tym, że poszedłem do seminarium, chciałem zobaczyć, jak to jest. To nie jest tak, że poszedłem do seminarium, od razu będę księdzem. Było bardzo dużo pytań, bardzo dużo niezdecydowania. Jednak tak się stało, że w modlitwie, w wierze i w poznawaniu Kościoła odnalazłem się w tym i cieszę się z tego, że Chrystus mnie powołał do kapłaństwa. Ksiądz Sebastian Wydrowski, parafia świętego Mikołaja w Gdyni. Czemu zostałem księdzem? Chyba jest tak, że gdy człowiek ukończy jakiś tam wiek, ma czas na przemyślenia, co zrobić z własnym życiem, jak wygląda związek z Panem Bogiem i przyjaźń z Nim. Gdy wyjechałem na studia, to był właśnie czas na takie przemyślenia. Czas, gdy zapytałem sam siebie, czy nie warto w 100% mu się oddać, czy nie stać się częścią Kościoła w sposób może jeszcze bardziej radykalny. Dla mnie też taką osobą, która inspirowała ten wybór, na pewno był jego świętobliwość Benedykt XVI. Osoba o niezwykłej duchowości, mądrości. Dla mnie przykład tego, że ksiądz to musi być ktoś, kto łączy wiedzę, swoje pasje, zamiłowania, jakąś pracę intelektualną, ale też niezwykłą pokorę i stosunek otwarty i serdeczny do drugiego człowieka. Także tak to w skrócie się przedstawia. Życzę słuchaczom być może jakiegoś tego typu rozeznania, przemyślenia. Może jeszcze wielu tą drogą właśnie pójdzie. Ksiądz Karol Myszk, parafia świętego Marcina w Sierakowicach. W jaki sposób stałem się księdzem? Moja droga powołania na pewno rozpoczęła się w rodzinie. Potem szedłem jako ministrant, kantor, lektor. Śpiewałem również w chórze. Wstąpiłem też do młodzieżowej grupy po to, żeby rozeznać swoje powołanie. Bardzo dużo pomogła mi odnowa w Duchu Świętym, która działa w naszej parafii, mocniej w Panu. Tam zrozumiałem, że Pan Bóg mnie powołuje podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, ale też dając swoje znaki na modlitwie, wstąpiłem do seminarium. Ale prędzej byłem też w gimnazjum, w technikum ekonomicznym. Ta droga była takim czasem rozeznawania, którą drogą iść. Czy kapłaństwo, małżeństwo, może bycie kawalerem, jakie studia,
jak i wybór życiowy. Pan Bóg chyba sam określi plan na życie dla każdego człowieka. Tylko ważne, żeby ten człowiek odkrył swoje powołanie. Ja myślę, że ten czas seminaryjny to właśnie był ten czas odkrywania swojego powołania. Czas, w którym człowiek zaczyna słuchać tego, co Pan Bóg pragnie powiedzieć do jego serca. Bywa to związane z lękiem, z niepewnością, ale Pan Bóg, posyłając swego Ducha Świętego, człowieka umacnia na drodze, którą człowiek pragnie kroczyć. Może i ty, drogi bracie, odkrywasz swoje powołanie w taki czy w inny sposób. Zachęcam cię do tego, abyś może właśnie w seminarium rozeznał swoją drogę. Może w naszym pelplińskim mateczniku. Szczęść Boże. Ksiądz Marcin Wojtasiak z parafii świętego Antoniego Padewskiego w Dulsku. Zawsze na kapłanów patrzyłem jako na tych szczególnie uprzywilejowanych, którzy mogą nieść drugiemu człowiekowi łaskę Pana Boga i radość z niej płynącą. Kiedy w szkole średniej zastanawiałem się nad swoim powołaniem, patrzyłem na moich rodziców, nauczycieli, wychowawców i widziałem, że ich życie poświęcone jest dobru, poprzez które wpływają na drugiego człowieka. I także ja zapragnąłem nieść radość, miłość, miłosierdzie Pana Boga moim bliźnim. Jednym słowem, to wszystko, czego sam doświadczyłem od Boga, tym chcę dzielić się z innymi ludźmi. Ksiądz Mateusz Szumała, Sanktuarium Świętego Rocha w Osieku. Co wpłynęło na drogę mojego powołania? Ta myśl pojawiła się w drugiej klasie liceum, do której uczęszczałem, Kolegium Marianum. Wtedy tam mogłem poznać, na czym polega kapłaństwo i przez przykład tych kapłanów, przez większe zaangażowanie, przez modlitwę, postanowiłem do seminarium wstąpić. Decyzja, która jest na długie lata, ale przez posługę dla ludzi, dla Kościoła, czerpię z niej ogromną radość, która powoduje, że jestem blisko Boga i przez pomoc drugiemu człowiekowi. To życie jest piękne, ale blisko Boga. Dziękuję. Ksiądz Grzegorz Worobiec, parafia świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Bytowie. Moje powołanie pewnie się kształtowało w jakiś taki długi sposób. Na pewno pierwsze to posługa jako ministrant w parafii przez długi czas, potem jako lektor. I też doświadczenie różnych spotkanych kapłanów na swojej drodze. Myślę tutaj o moim proboszczu z rodzinnej parafii, który naprawdę pokazał mi, jak powinno wyglądać kapłaństwo, jego taka bezinteresowność, otwartość, branie tego wszystkiego, co w jakiś sposób przygotował dla niego Pan Bóg i nie przejmowanie się tym wszystkim, co jest w jakiś sposób dookoła, kto co powie. Myślę, że to było bardzo ważne dla mnie i cieszę się, że mogłem spotkać takiego człowieka na mojej drodze i od tego od niego poznać. Potem myślę, że też duży wpływ na moje powołanie miał pontyfikat papieża Jana Pawła II. Tutaj będąc w seminarium przeżywałem jego odejście, jego śmierć, potem jego pogrzeb. Ten wielki nasz rodak naprawdę wywarł na mnie wielkie wrażenie i dzięki niemu też chciałem, tak jak on, być dla drugiego człowieka, potrafić służyć. Myślę, że tu taka może anegdota jeszcze z lat dziecięcych. Tak jak moja mama mi to mówiła, to zawsze chciałem być księdzem. Już od takich najmłodszych lat bawiłem się w księdza i nawet odprawiałem, jakby to powiedzieć, tak zwane msze na sucho, więc jakieś to kapłaństwo cały czas we mnie dojrzewało, no i teraz w jakiś sposób one się finiszuje i zaczyna się ten nowy etap w moim życiu.